Cześć. Dawno nie było żadnego filmu z komarem. Dzisiaj będę regulował gaźnik. Jest to gaźnik nieoryginalny. To nie jest oryginalnej produkcji Rometa, to jest jakiś zamiennik kupiony. Dzisiaj go będę regulował. Najpierw wkręcę śrubkę do końca z czuciem. Wszędzie piszą, że na tak półtora obrotu i powinien chodzić idealnie. Zobaczymy, jak będzie u mnie. Wykręcę sobie najpierw śrubkę o jeden obrót i spróbuję go odpalić. Jakoś niby to paliwo leci, ale jakoś słabo. Tak mi się wydaje, zobaczcie. No, w ogóle nie leci. Nie, jak ma to odpalić? Kapie sobie tylko. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Czy ten filtr jakiś, czy filtr jest jakiś do dupy? Nie wiem. Wy też macie tak, że... No, nie rozumiem tego. Jest ponad pół zbiornika paliwa. Jakby się kranik zapchał. Ale z nim od początku były problemy jakieś. To jest nowy kranik. I widać nowy i jakiś gówniany. No bez paliwa co? Ja nawet gaźnika nie ustawię. Musiałem cały kranik odkręcić, myślałem, że jest zapchany, jednak nie był zapchany. Tutaj taka uszczelka, co tam jest. Ona chyba była za bardzo nie przestawiona, nie była na tych otworach tam. I paliwo tak ledwo co leciało. Teraz myślę, że teraz jest lepiej. O, teraz leci tak. To jest chyba lepiej. Na pewno. No wtedy to ledwo co kapało. Tutaj po prostu tam jest taka uszczelka z czterema otworkami i są trzy otwory do tych i tam było chyba coś źle ustawione, nie wiem. Ale oryginalnie tak było, więc nawet nie sądziłem, że tam będzie źle. Teraz spróbuję to odpalić. Ustawię sobie najpierw na obrót jeden. Niech się trochę zagrzeje i wtedy będę regulował gaźnik. Patrz teraz, jak tutaj idzie. Awaria naprawiona bardzo szybko. Po prostu miałem zakręcone paliwo. Teraz odkręciłem i zobaczę, czy się odpali. Teraz będę wykręcał tą śrubkę. Co kawałek dam jeszcze pół obrotu. To będzie półtora obrotu. I będę wykręcał i będę sprawdzał czułość reakcji na gaz.
faktycznie jest dobrze ustawiony. Jest w sumie na 1,5 obrotu, tak jak miało być. Jeszcze raz powiem, o co chodzi. Tak mamy zakręcony całkiem. No nie, wiadomo, nie na siłę, bo można zerwać gwint. 0,5 obrotu, 1 obrót, 1,5 obrotu. To jest takie wstępne ustawienie. I wtedy jak komar powinien dobrze reagować na gaz. Jeżeli nie będzie takiego buuu, to znaczy się, że jest dobrze. Tą śrubką regulujemy obroty biegu jałowego. Obroty wyregulowane. To nie WS-ka, żeby miała takie bardzo niskie obroty. Bo to wszystko wtedy dostaje w dupę. To wszystko szarpie. Tutaj silnik jest na stałe przykręcony do ramy. Tutaj jest jakaś awaria. Pęk kabel wysokiego napięcia. Przed chwilą to dopiero zauważyłem. Będę musiał rozebrać, ściągnąć magneto, odkręcić iskrownik i przewód skrócić trochę i go wkręcić dalej. Na postoju było ok. W trasie okazało się, że komar takiego muła łapie. Jak troszkę gazu dusiłem, to było ok. Ale jak dusiłem więcej, to już takiego muła łapał strasznego. Kombinowałem z tym ustawieniem powietrza. I wyszło na to, że śrubę mam odkręconą teraz na niecałe 0,5 obrotu. Nie wiem, czy to przez ten gaźnik, czy przez to, że to jest cylinder jakiś inny. Nie mam pojęcia, ale tak na tym ustawieniu najlepiej chodzi, bo reaguje od razu na gaz. Zaraz zobaczycie. Teraz ładnie reaguje na gaz. Zobaczę później, jaka świeca jest. Jak jest 1,5 obrotu, to jednak trochę muli. Wraca! A! Nie zostawił operatora, kurde, Malek. Gaźnik jest ustawiony na niecałe 0,5 obrotu. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to jest jakiś nieoryginalny gaźnik, tym, że to jest inny cylinder. Czy może jest jakaś nieszczelność w silniku. Nie mam pojęcia. Ale mianowicie wygląda to tak, że jak ustawię tam więcej powietrza, czy tam, no jak odkręcę tą śrubkę bardziej i jadę na 2, dodam powoli gazu, ale do końca, to teraz na takim ustawieniu cały czas ciągnie. Wiadomo, on nie przyspiesza w jakimś zawrotnym tempie, ale cały czas ciągnie. A jak mam wykręconą śrubkę, dodaję gazu, to jest zaraz buuuu i on tak szarpie wtedy, nie? Szarpie i po prostu zaraz hamuje zamiast przyspieszać, a na tym ustawieniu on cały czas ciągnie do przodu, powolutku, cały czas jedzie. Jakiś czas tak pojeżdżę i to zaobserwuję, może ktoś miał też podobny taki przypadek, że musiał tak prawie powietrze zakręcić. Kiedyś pamiętam, ktoś miał jakąś nieszczelność w silniku, ale to praktycznie powietrze zakręcał do końca i nadal było, bo było za dużo powietrza. Także tutaj to ja nie wiem, co jest. Może tak po prostu ma być. Może macie jakieś pomysły. Jak tak, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie na nowe filmy. Cześć!